jak prawie za darmo i w pełni legalnie obejrzeć nowe sezony Totalnej Porażki. Dla niezaznajomionych z tematem lub dla przypomnienia, w 2021 roku został ogłoszony kanoniczny reboot Wyspy Totalnej Porażki, jaki miał składać się z dwóch 13-odcinkowych sezonów. Od 2023 rozpoczęły się stopniowe premiery w różnych krajach i kiedy Kanadyjczycy, od których wywodzi się ta kreskówka, już dłuższy czas mogą cieszyć się oboma seriami, a w USA pierwsza z nich wyszła w czerwcu tego roku, to my dalej nie wiemy nic o dubbingu czy jakiejkolwiek dystrybucji w naszym kraju. Jednak dzisiaj przedstawię wam pewien sposób na obejrzenie rebootu Wyspy Totalnej Porażki. W takim razie, nie przeciągając, nie wiem czy wiedzieliście, ale oba nowe sezony są m.in. dostępne na darmowej platformie streamingowej iPlayer, jaka należy do BBC, czyli dystrybutora Wyspy Totalnej Porażki 2023-24 w Wielkiej Brytanii, więc nie jest to piractwo. Jak widzicie, znajdują się tu oba nowe sezony, co prawda z jakiegoś tam powodu widnieją one tu jako jedna 26-odcinkowa seria, jednak w rzeczywistości są to dwa sezony złączone w jeden. Widocznie zostało tu coś zrobione na wzór Plejady Gwiazd i Wyspy Pakitel, które technicznie są jednym 5. sezonem. Minus dla niektórych może być taki, że na iPlayerze nie zaznamy jakiejkolwiek formy spolszczenia, ale jeśli ogarniacie w miarę podstawy języka angielskiego, to powinniście dać radę, gdyż w tej kreskówce nie ma jakiegoś wyszukanego słownictwa. Myślę, że skoro ja ze swoim niejakim super angielskim podołałem wyzwaniu, to wy również powinniście. Też myślę, że to jest fajny sposób na podszlifowanie swojego języka. Jednak, zanim ruszycie oglądać ową kreskówkę, to muszę poruszyć tu jeszcze jedną istotną kwestię. Ponieważ nie bez powodu wspomniałem, że przedstawię wam tu prawie darmowy sposób na obejrzenie rebootu Wyspy Totalnej Porażki. Otóż, mimo że iPlayer jest darmową platformą, to jeśli aktualnie nie przebywacie na terenie Wielkiej Brytanii, to sprawa się komplikuje, gdyż ta strona jest dostępna wyłącznie w UK. Wtedy niezbędny będzie wam jakiś VPN, który pozwoli wam zmienić waszą lokalizację na właśnie Wielką Brytanię. Jeśli już macie jakiś VPN, to super, ale jeśli jest odwrotnie, to będzie trzeba za niego zapłacić. Co prawda, istnieją darmowe VPN-y, ale często działają one gorzej, a opcja zmiany swojej lokalizacji na inny kraj albo nie jest dostępna, albo jest, lecz w ograniczonej formie, gdzie żeby w pełni z niej korzystać, i tak będziecie musieli wybulić trochę gotówki. Oczywiście każdy ostatecznie zrobi jak chce, jednak ja naprawdę polecam sprawdzić sobie oferty tych płatnych, sprawdzonych VPN-ów, które nie dość, że dają lepszą jakość, to wasz adres IP oraz dane są bezpieczniejsze. Też macie tu taki plus, że sam iPlayer jest darmowy, więc nie musicie płacić dodatkowych kilka dych za platformę, gdzie będziecie mogli obejrzeć nowe sezony Totalnej Porażki, jak w przypadku platformy Max, gdzie owe reality show jest dostępne w USA czy Kanadzie, gdzie w dodatku, jak się dobrze zorientowałem, to jest tam na razie tylko jeden nowy sezon, a na iPlayerze macie wszystkie dwa. Z takich najpopularniejszych VPN-ów mamy na przykład Surfshark czy NordVPN. Ja osobiście korzystam z tego drugiego i nie jest to żadna płatna promocja, choć nie narzekałbym, gdyby tak było. Przechodząc dalej, kiedy już ogarnęliście swój VPN, to zmieniacie swoją lokalizację na Zjednoczone Królestwo i proszę, możecie cieszyć się nowymi sezonami Totalnej Porażki. As always, I'm your host, Chris McLean, and this is Total Drama Island! Jeśli pomogłem, zostaw łapkę i suba.